To są królewny, to są księżniczki moje. Całe moje życie. Magdalenka jest jedną z tych osób, które są uparte. Zdeterminowane i zawsze postawi na swoim. Jest waleczna, no i się nie poddaje. A Michalina? Czuła, bardzo wrażliwa, troszcząca się o innych. Szczególnie to widać w relacjach z siostrą. Jedna jest na przykład szybsza w rozwoju takim fizycznym, druga bardziej w takim słownym. No gonią jedna drugą przez to. To znaczy Michalinka bardzo się posunęła w takim rozwoju fizycznym dzięki Madzi, a Madzia z kolei dużo więcej mówi dzięki Michalinie. Michalina i Magda od samego początku mają w życiu ostro pod górę. Starsza urodziła się z bardzo ciężką wadą serca, HLHS. Oznacza to, że połowa serca musi wystarczyć jej do życia. Ma wadę nerek, zespół Turnera i niskorosłość. Młodsza oprócz achondroplazji ma niedosłuch. O Michalinę staraliśmy się naprawdę długo. To była nasza pierwsza córka. No, diagnoza była... No, to był strzał dla nas, ale no, nie poddawaliśmy się. O tym, że ona będzie chora, to się dowiedzieliśmy w ciąży, jak ja byłam. I tak naprawdę to ten czas ciąży był najtrudniejszy. Jak już się urodziła, to już było każdego dnia coraz łatwiej. I jakoś tak już wtedy mieliśmy namacalnie dziecko, o które można było walczyć. Jaką mieliście diagnozę? Wszystkie mieliśmy. Mieliśmy, że wada genetyczna to na początku, no potem, że wada serca. Jak lekarz nam pierwszy przekazał informację o wadzie serca i się zapytałam, czy to jest poważna wada, to poprosił, żebym sobie przeczytała w internecie. Pierwsze, co można przeczytać w internecie, to jest 99% dzieci umiera w pierwszej dobie po urodzeniu. Czy słyszałaś o tym, żeby usunąć? Tak. Że to nie ma sensu, że jak się nawet urodzi dziecko, to ja je rodząc skazuję na cierpienie. Nie przemawiało to do ciebie? No nie, nie, zdecydowanie. No nie wydaje mi się, żebym usuwając skazywała je na mniejsze cierpienie. I to wszystko dokładnie tak, jak było zdiagnozowane w ciąży, to się właściwie potwierdzało. No, wszystko się właściwie potwierdziło. To jest to wasze pół serca, tak? Tak, tak, tak. Tak, to jest to pół serca. To jest właśnie pół serca. A druga połówka poszła spać. Tak jakby nazywać to. Lekarze przeprowadzili pierwszą operację na dwutygodniowym serduszku Michalinki. Potem były kolejne. Do dziś dziecko jest pod specjalistycznym nadzorem medyków. Byliśmy naprawdę najszczęśliwszymi rodzicami w tym momencie. No i wtedy tak się naprawdę rozpoczęła walka o nią. I było warto. Było warto. Mówisz, że było warto. To jest tak, że już ta wasza walka się skończyła? Nie. Ta walka jeszcze trwa cały czas o sprawność. Przed nią jeszcze naprawdę wiele, wiele lat walki o siebie, ale my jej oczywiście w tym pomożemy, bo jesteśmy jej rodzicami i będziemy o nią walczyć cały czas. Walka o życie jest zacięta. Michalina musiała przejść czwartą operację. W czerwcu w Genewie lekarze zdecydowali się operować dziecko. Pojawił się jednak duży problem natury finansowej. 1 000 000 złotych. Za jej życie. Ja zrobię wszystko jako ojciec. No i zaczęliśmy zbiórkę. Kiedy usłyszałam, że trzeba coś zrobić, nie wahałam się nawet przez chwilę. Od razu stwierdziłam, że zakładamy taki komitet społeczny, który musi pomóc Michalince. Wszyscy byli zaangażowani, cała lokalna społeczność. Przy okazji poleconego opowiadałem historię Michaliny, czy ktoś wie, czy ktoś nie wie. Jak pan ruszał te serca ludzi tutaj, że wyciągali te pieniądze? Ja mam wrażenie, że to też jest kwestia optymizmu Ani, Roberta i dziewczynek, że oni zawsze uśmiechnięci, zawsze serdeczni, radośni i myślę, że to przede wszystkim ich zasługa, a nie moja.